się podziały moje w logusie z komóreczką i z kijem tylko. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Czy wy to widzicie? Na własne życzenie. Z takim obciążeniem chodzić. Dodatkowy trening. I stwierdziłam, że chyba muszę sobie kupić jakiś taki plecak. Taki fotograficzny. Boże, jaka tu jest glina, słuchajcie. Już tutaj zaliczyłam, słuchajcie, tutaj kiedyś taką glebę. Znaczy kiedyś, ostatnio. Na całe szczęście to się nie nagrywało, bo pewnie nie omieszkałabym wam tego pokazać. No ale się nie nagrywało. Wywaliłam taką glebę i miałam taką czarną kurtkę, którą pamiętacie z poprzedniego i z poprzednich tam odcinków. No ja później o tym zapomniałam. Oprócz tego jeszcze miałam kalosze oczywiście, które były całe oblepnione w takiej glinie właśnie. No i ja o tym zapomniałam. Cały tył miałam taki, wiecie, po prostu przejechany takim żółtej mazi, takiej gliniastej. No i później pojechałam do Bydgoszczy. Tam poszłam sobie do Lidla w tych kaloszach, w tej kurtce, tak. Ręce brudne od sadzy, bo nie umyłam. No i pan za mną w kolejce się zapytał, czy coś się pani stało. No ja tak się odwróciłam, nie. Znaczy się dopiero w domu się skapnęłam, nie? Że jestem aż tak ufaćkana, no bo tutaj tak lustra za bardzo nie mam. Muszę zmienić rękę. No oczywiście, gdzie ja idę? Idę w moje ukochane miejsce. I nie uwierzycie, ale jest bardzo ładna pogoda. Nie wieje. Jest plus 10. I naprawdę tak spokojnie bardzo jest. Jakoś tak, nie wiem, ciężko mi określić ten stan. Ale jest ładnie. No. A dzisiaj taki obiecany właśnie luźny vloguś z mojego dnia po prostu. Taka relacja w sumie, co tam się działo. Bo pewnie tęskniliście i pewnie się zastanawialiście. Czemu mnie nie ma? Czemu mnie nie ma? No ale po drodze było wolne. Było święto niepodległości. 11 listopada. Miałam bardzo fajnych gości. Pozdrawiają, tak? Tak. Same żuławy. Oglądaliśmy zupełnie inną nieruchomość. Aha, to... Że jak sami widzicie, dzieje się. Chwili odpoczynku nie ma, ale takie odwiedziny, słuchajcie, to są miód na serce, naprawdę. Fajni ludzie. Krzysztof tam fragment widzicie, jak rozmawiamy. Więc Krzysztof z żoną na przykład kupili karczmę z czerwonej cegły 400 metrów chyba kwadratowych, z tego co dobrze pamiętam, do remontu oczywiście. Natomiast państwa Chmielewskich oczywiście już kojarzycie z poprzednich odcinków. Odcinka jednego w sumie, gdzie odwiedzam ich na Żuławach. Także zupełnie tak przypadkiem oni się zjechali do mnie właśnie tego 11 listopada i było naprawdę bardzo wesoło, także serdecznie was pozdrawiam, było cudownie. Dobra, idziemy dzisiaj gdzie indziej, słuchajcie. Nie pójdziemy na górki, nie zabiorę was tam, pójdziemy sobie gdzie indziej. Pójdziemy sobie tam w dół, tam na dół do wąwozu. Ja już tam raz byłam, ale dzisiaj chcę przejść całą tam długość
aż na dół. Jestem ciekawa, gdzie dojdę. A teraz w ten piątek, który będzie, nie wiem, kiedy odcinek oczywiście wrzucę, natomiast jadę do Marty. Odwiedzimy Franka, także zobaczę resztę jego zakamarków. Bardzo się cieszę. Nie mogę się doczekać, wam powiem. Naprawdę to taka była bardzo niedokończona wizyta u Franka. Miałam straszny niedosyt, dlatego bardzo się cieszę, że tam wrócę i przetrząśniemy resztę jego zakamarków. Także spodziewajcie się znowu fajnego odcinka na Żuławach. Jak tutaj jest pięknie. Tu jest taka ścieżka. Tutaj idzie mocno w dół i później tam mocno w górę. O, o kurde. No pako, nie wiem, czy my tu wejdziemy. Ja muszę teraz po was wrócić, o do konia. Pójdę tędy. Pako, chodź. Idę po was, robaczki. Trzymajcie się. Przepraszam, że tak długo beze mnie tu byliście. No słuchajcie, byliście tam. My byliśmy, wszyscy. Zeszłam tędy. No i ogólnie to jest naprawdę dość wysoko. Tak się spełniają moje trochę, wiecie, takie marzenia odnośnie wspinaczki. Słuchajcie, lubię tak wyjść, tak w nieznane. I znaczy, no wiadomo, że jest to mi znany tutaj teren, ale chodzi mi o to, że no coś tam odkryłam, coś tam się wydarzyło. I czasami człowiek nie wie i tak niespodziewanie coś spotka cię takiego fajnego, znienacka. Dlatego właśnie, że się czegoś człowiek nie boi, że człowiek ma odwagę wyjść, porozmawiać z ludźmi. I ja na przykład teraz wyszłam z tego wąwozu i sobie zobaczcie, tam w oddali jest domek. Nie spodziewałam się go tutaj. Dobrą orientację w terenie mam ogólnie, takie rozeznanie, ale myślałam, że wyjdę z innej strony. Także te wąwozy cały czas są dla mnie tutaj jakąś zagadką. No, ale nawiązując do tego, żeby właśnie że trzeba wychodzić, żeby coś nas spotkało, wychodzić naprzeciw i się nie bać, no to takim bardzo dobrym przykładem tego jest właśnie jak tutaj wracałam ze wsi i zawsze na polach tam zaraz jak wyjeżdżam obserwowałam nieraz, jak pan latał takim modelem samolotu. No i strasznie mi się to podobało, no ale zawsze jakoś tak wiecie, no co tak się zatrzymać, nie wiem, człowiek jakieś dziwne ma takie obawy, dziwne lęki. No ale teraz jechałam i wiecie, dałam po heblach, a mówię, raz się żyje, idę.
No i tam poszłam, porozmawiałam z panem, no oczywiście się okazało, że bardzo sympatyczny i zresztą sami zobaczcie. Taka sytuacja. Na takiej pace. Taka zajawka. Dobrze, to co to za model? P11C z 39 roku. Piękne. Tak jest. Obrońca polskiego nieba. Wykonany przez pana Henryka Sokołowskiego z Sosnowca. Twórnie tych PZL-i, bo to jest chyba czwarty jego model. A z ciekawostek to jeden z jego modeli brał udział w nagrywaniu Dywizjonu 303 tego filmu. O! Aha. No proszę. On zresztą został rozbity chyba w trakcie tych zdjęć. Niestety. Ale był mniejszy. Ten jest największy właściwie na świecie, jeśli chodzi o P11. Bo dotąd największe były 3-metrowe, a ten ma 3,60. To właśnie tak jest, słuchajcie, że nie spodziewasz się, ale się odważysz i coś fajnego cię w życiu spotka. Także polecam, nie bać się, trzeba rozmawiać, wiecie, z ludźmi, być kontaktowym, nie zamykać się, nie sapać, bo cię nie będą oglądać. To już się z wami pożegnam teraz z tego miejsca tutaj, w tle domek. Idę coś porobić, żeby nie było, że tylko chodzę i głupotami się zajmuję. Ale to też jest potrzebne. To też jest mi mega potrzebne i powiem wam, że za każdym razem doświadczam tego samego, czyli tak mi się nie chce czasami. No a później tutaj przyjadę i tak potrafię naładować, godzinę, pół godziny baterię. Jest to mega potrzebne w życiu. I bardzo się cieszę, w ogóle wam powiem, że z tego okresu teraz takiego, że jednak przystanęliśmy, bo tak przyjeżdżam tutaj i znowu mam taką werwę, ochotę i znowu się cieszę tym miejscem, tak na maksa. No bo wcześniej to wiecie, tyle bodźców, tyle tego wszystkiego i ten remont i tych majstrów i tyle ludzi i w ogóle, że człowiek tak wiecie, zatraca się w tym mocno i no, jakieś zmęczenie przychodzi. A teraz już jest fajnie. Dziękuję wam bardzo za ten króciutki vlog. Mam nadzieję, że się podobało. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli wam się podoba to, co robię, bo to po prostu fajna nagroda za to, że tak się męczę po tych górkach z jakimś statywem. No to jest to chyba waży z 10 kilo, słuchajcie. Także hello, ja tu na jakimś polu. Jakieś wilki. I'm here to take a bullet, standing by your side. I'll do anything for you, anytime. I'll carry you on my shoulders, a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Little Lucifer, Lucifer, hold on. Little Lucifer, the day's yet to come. Little Lucifer, Lucifer, little Lucifer.
Tym razem trafiłam na stronę do sąsiadów. Poszłam w drugą mańkę, że tak powiem, w drugą stronę wsi. Przy okazji oczywiście Kevinek mnie tutaj oprowadził po swoich terenach, bo Kevin to mój mały sąsiad tutaj. Mój mały, wierny fan. I to jest fajne. Także moje ukochane miejsce, muszę powiedzieć, że ma lekką konkurencję. No, serio. Głowa nie skala na myślą. No. Yeah.